zadowolony dzisiaj, to jest ten Janek Ziobro, jakiego znamy i to, czego oczekuję od siebie. Na pewno, tak jak mówię, tragedii nie ma, tak? Na pewno nie ma powodów do paniki, nie ma paniki takiej jak była co roku. Może tak jak mówię, nie ma rewelacji, tak? Ale wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowani, stać nas na dobre skakanie, stać nas na to, żeby wygrywać. Jak zawsze, jak co roku potrzebujemy tego czasu, chwilki, takiego czasu, żeby się rozkręcić, skakać się, wdrożyć się. I myślę, że na pewno nie jest, że to 100% Janka Ziobry, ale te skoki są już takie na takim poziomie w miarę i tak jak mówię, pierwszy skok treningowy, na wcześnie, w drugim skoku treningowym skoku im się kolana, trzeci skok teraz konkursowy, troszkę mi arta zapalowała, zaprogi mnie po sobie tak nerwowo zareagowałem. Najważniejsze jest to, że wiem, co się dzieje, tak, czuję to samo, co mówi trener i wiem, co mniej więcej poprawi. Czego wam brakuje do najlepszych w tym momencie? Czego to brakuje? Kwestia, czy to sprzęt, czy po prostu jeszcze pewne elementy? Czasu, tak? Co roku potrzebujemy chwili czasu i w tym roku jest ogólnie nieźle, tak? Piąte miejsce prawdopodobnie będziemy mieli dzisiaj. Także nie ma źle, nie ma może szału strasznego, ale nie ma tragedii. Na pewno wszystkich chłopaków, tak jak i mnie, stać na to, żeby wygrywać i jesteśmy dobrze przygotowani, tylko musimy chwileczkę poczekać. A jak oceniasz warunki? Jak oceniasz warunki, jakie dzisiaj były? Myślę, że warunki super, tak? Na taką pogodę, jaka tutaj panowała przez ostatnie dwa dni. Skoczenie jest naprawdę dobrze przygotowana. Śmiem powiedzieć, że najlepiej od tych 3 lat, odkąd tutaj jeździłem w kratce sezonu. Jest fajnie i nie ma co narzekać, tylko poklaskać Niemcom tutaj za to, że tak zrobili. Z takim nastawieniem jutro? Takim samym jak dziś, tak? Interesuje mnie dobre słowo i tego się będę trzymał. Do tego się trzymamy, powodzenia.